Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj recenzja i test, takie demo już końcówki płynu micelarnego z marki Biolaven Organic, czyli takie drugie odnóże marki Sylveco, można powiedzieć. Płyn micelarny, olejek z pestek winogron i olejek z awokado oczyszcza i łagodzi. Tutaj bardzo długi jest opis producenta, bardzo krótki skład. Gdzieś tam po środku jest benzyn, alkohol. Do końca nie jestem pewna tego składnika, w każdym razie skład jest krótki i tutaj też występuje dodatkowo taka, to chyba nie będzie widać, taka gwiazdka, która nam mówi, że te właśnie dużo składników jest pochodzenia naturalnego. 200 ml, 6 miesięcy na zużycie, ładne opakowanie, bardzo ładna moim zdaniem grafika. A sami już końcówka do tego płynu, dlatego postanowiłam właśnie teraz zrobić ten test. Powiem Wam, może pierwszy Wam pokażę, jak on działa. Zmyjemy razem mój makijaż. Po pracy na sobie mam podkład z Diora, ten taki długotrwały. Kreskę eyelinerem, cienie z Inglota, cienie z Maca, tusz z Essence i konturowanie. Także na początek zmyję sobie może nim oczy i myślę, że ta końcówka, która tutaj jest, po prostu dzisiaj nawet już zdękuje, bo tego płynu naprawdę trzeba dosyć sporo nalać, żeby on działał. I powiem Wam, że te, może nie, dobra, pierwszą może pokażę, później Wam powiem. Także tutaj mamy dwa nasączone płatki, które bardzo ładnie pachną. Nie wiem, czy kojarzycie taki napój z Heleny, dwulitrowy czy półtora litrowy, był za moich czasów dzieciństwa o smaku. To był taki napój winogronowy, taki jasno-zielony i to dokładnie tak pachnie. Także ja tutaj teraz przykładam sobie na chwilę płatki, tak lekko pulsuję, właśnie masuję swoje powieki i za chwilę będę ściągała tusz. Specjalnie też zrobiłam sobie trochę mocniejszy makijaż, żeby Wam pokazać, jak ten produkt działa. Oczy można powiedzieć wstępnie, że mam już zmyte, także dosyć duża ilość musiała być zaaplikowana na płatki, jak widzieliście. Ja staram się oczu nie trzeć, nie naciągać, no bo po co dodatkowo dawać warunki dla powstawania zmarszczek. Także można wstępnie powiedzieć, że oczy są zmyte. I tak jeszcze za chwilę wskoczę pod prysznic i będę się cała kąpała jeszcze raz na buzię, bo ja nie robię demakijażu, pewnie jak wiecie, tylko jednym produktem, tylko pierw zmywam i później jeszcze robię to raz pod prysznicem, później jeszcze przemywam myślonikiem lub płynem i celem. Teraz mi się akurat kończy, także dostanę bez płynu. Nasączam płatek i teraz zmywam twarz. Płatek jest bardzo brudny, ale jeszcze namoczę jeden, żeby Wam pokazać, czy coś zostało, czy zebra właśnie cały produkt, wszystkie produkty z buzi. Myślę, że to możecie zobaczyć, że na płatku dalej jest dosyć dużo produktu. I powiem Wam, że gdybym tak jeszcze wzięła trzeci i czwarty płatek, to byłoby to samo. Co świadczy tylko o tym, że ten produkt no niezbyt dobrze zmywa makijaż z twarzy, słabo rozpuszcza te wszystkie produkty, które miałam, czyli podkład, puder, bronzer, rozświetlacz i róż. Także trochę tego było. Cały czas tre i coś jest na płatku. Także mówię Wam, cały wymaga trzeci, także to już w sumie cztery płatki poszły, ale tak jeszcze by to używała czegoś później do zmycia buzi. I teraz Wam powiem, jaka jest moja opinia na temat tego produktu. Ja go kupiłam sama, znaczy kupiłam je do Dorota, Dorcia 833. Z takiej paczki wyjątkowej, jak może pamiętacie. Powiem Wam tak, że twardy plastik, takie się, nie wiem, czy w ogóle zobaczyliście, takie bąbelki poleciały. Bardzo ładny zapach, dosyć przystępna cena, bo to jest chyba około 18, niecałe 20 zł, ale w sumie 400 ml płynu micelarnego z garniera znajdziemy w tej samej cenie, a uważam, że płyn micelarny z garniera jest dużo fajniejszy. Ten produkt jest bardzo łagodny, fajny do oczu, ale powiem Wam, że ja też nie lubię stać już z tymi płatkami, bo po prostu moje produkty do demakijażu, na przykład Take Days Off z Klinika lub ten taki, to mleczko oczyszczające, tam gdzieś jest
pod prysznicem z Sylweko, bardzo fajnie się sprawdzają i później ze ściereczką. I tu powiem wam szczerze, że uczucie po skończeniu właśnie demakijażu, skóra jest taka, że te palce tak stają i po prostu nie, że jest suchy, czy nie, taki dziwny uczuć, taka sucho, gumowata, po prostu czuję, że potrzebuję jakiegoś, żeby mi ręcznik nie spadł, bo się obnażę. Czuć, że skóra potrzebuje, strasznie się światło zmienia, czuć, że skóra potrzebuje po prostu jakiegoś nawilżenia, że coś na to jest potrzebne, bo to nie jest happy skin po tym produkcie. Ja go zużyłam, ale tak jak mówię, na pewno do niego nie wrócę. Przyjemny zapach, fajnie, polska firma, organiczny produkt, cieszę się, że mogę go wypróbować, ale do niego na pewno nie wrócę. Koniecznie dajcie znać, jaka jest wasza opinia na temat tego płynu micelarnego. Tutaj w zapasie jeszcze czeka kolejny produkt marki BioLaven, żel do mycia twarzy, który właśnie też mi Dorota wysłała. Także cieszę się, że mogę te produkty wypróbować. Jednak moim zdaniem, jeśli chodzi o jakość, o to jak się czuje moja skóra, nie mają one nic wspólnego z Sylweko, przynajmniej nie ten płyn micelarny. Mam jeszcze krem na noc, także będę używała na pewno w najbliższych miesiącach, tygodniach, bo dzieci, które słyszały o tych produktach, koniecznie mi dajcie znać, czy samego używałyście, czy go macie, czy się na niego skusicie. Tak jak mówię, słaby do twarzy, dużo trzeba go nalać, żeby produkty zmyć dokładnie z buzi. Można do przecierania rano ok, ale do takiego typowego demakijażu no raczej nie za bardzo. Jeśli chodzi o płyn micelarny, uważam, że to z L'Oreala czy z Garniera jest dużo lepszy, a z Garniera w tej samej cenie mam po prostu podwójną pojemność. Także myślę, że nic więcej tutaj wam nie wykluję, nic więcej wam nie powiem. Mam mieszane uczucia, więcej go nie kupię, nie był zły, nie podrażał mi oczu, też właśnie tutaj nie szczypał, nic się z oczami złego nie działo, oczy mnie nie swędziały, spojówka mnie nie swędziała, ale ale nie, drugiej szansy bym mu nie dawała. Uważam, że są fajniejsze produkty i też dużo innych nowości, które warto przetestować, także koniecznie zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie robicie, dajcie znać, czy próbowałeś ten kosmetyk i cieszę się, że mi ręcznik nie spadł. Także dobra, uciekam pod prysznic, to tyle na dzisiaj, buziaki, trzymajcie się ciepło, do jutra, pa, pa.